religia w szkole, jaka byłaby pana decyzja? Mówiłem już o tym wielokrotnie. Te decyzje powinny podejmować społeczności szkolne i to jest w naszym programie. Ja wiecie, osobiście byłem zawsze zwolennikiem religii przy parafii, a nie w szkole, ale w kampanii prezydenckiej wielokrotnie rozmawiałem z rodzicami, którzy mówią: panie kochany, ja już to dziecko wożę na konie, na rower, na basen, jeszcze na religię miałbym wozić do kościoła, niech już ona będzie w tej szkole. Ja ten argument pragmatyczny bardzo rozumiem, dlatego to rodzice powinni decydować z nauczycielami i uczniami, gdzie ta religia powinna się odbywać. W naszym programie jasno mówimy, że ta decyzja powinna być nie decyzją ministra albo biskupa, dlatego trzeba zmienić rozporządzenie ministra edukacji i to zrobimy. Biskup nie może mieć prawa weta, jeżeli chodzi, gdy przychodzi na przykład do zmniejszania liczby godzin religii, tak jak teraz ma. To powinna decydować szkoła. Jeżeli szkoła zdecyduje, to państwo powinno oczywiście w jakimś tam mechanizmie zastanowić się nad tym, w jaki sposób przez samorząd to współfinansować, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będzie taka potrzeba w szkole. Jeżeli szkoła nie będzie chciała zamówić takich lekcji, to ich po prostu nie będzie zamawiać, ich nie będzie miała w ofercie. Jeżeli ktoś będzie chciał, to je będzie miał i do tego nie trzeba wypowiadać konkordatu. W konkordacie jest wyraźnie napisane, że państwo tworzy możliwość dla nauczania lekcji religii, natomiast nigdzie nie jest napisane w konkordacie, że finansuje w całości lekcje religii, nigdzie nie jest napisane w konkordacie, że w tych lekcji religii ma być tyle, albo że biskup ma prawo jakieś weta tutaj w tej sprawie. Trzeba upodmiotowić szkoły w tym zakresie i trzeba upodmiotowić uczniów. Na przykład w naszym postulatach jest to, żeby od 15 roku życia każdy człowiek mógł sam zdecydować, czy chodzi na religię, czy nie, czyli od progu szkoły praktycznie średniej i żeby to była jego decyzja. To są ludzie już na tyle świadomi, że z całą pewnością takie decyzje mogą podejmować sami, nikt za nich podejmować ich nie musi. Jeżeli pyta mnie pani jako katolika, to mówię: religia przy parafii, religia przy kościele. Jeżeli pyta mnie pani jako polityka, no to powiedziałem, jak chcielibyśmy to rozwiązać, żeby upodmiotowić ludzi, żeby można było wreszcie doprowadzić do sytuacji, w której to, jak mówię, lokalna społeczność będzie o tym decydować, a nie jakiś biskup czy minister.